W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W niedzielny poranek, w siódmą niedzielę po Trójcy Świętej, 14 lipca, witam Was, kochani, Słowem Bożym przeznaczonym na ten dzisiejszy dzień w przewodniku z Biblią na co dzień. Pozwólcie, że z tych wszystkich tekstów, które są tam wymienione, wypisane, wybiorę hasło tygodnia. Z listu do Efezjan, 2:19. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wpadł mi niedawno w ręce artykuł o tym, jakie są wyniki, najnowsze wyniki rankingu najmocniejszych, najważniejszych, najbardziej pożądanych paszportów na świecie. To ranking, który pokazuje no właśnie paszporty, kraje, które ludzie najbardziej pragną. Czyli mieszkając gdzieś, no na przykład w Polsce, bardzo pragną mieć również paszport innego kraju, konkretnego kraju. Możecie się domyślać, jakie są powody takich starań o drugie obywatelstwo, drugi paszport. To zwykle są kwestie podatkowe, może jakieś obawy o niepokoje czy wojny w danym regionie. Ale taką najbardziej podstawową rzeczą, która wiąże się z posiadaniem paszportu danego kraju, jest kwestia mobilności. Z jednym paszportem można spokojnie wyjechać bez wiz, bez jakichś większych kontroli. Swobodnie można podróżować po większej liczbie krajów, a z innym paszportem ta liczba jest ograniczona, bo gdzieś tam w świecie obywatel danego kraju, obywatel danego państwa kojarzy się, jakoś jest podejrzany, kojarzy się z zagrożeniem. I tak na pierwszym miejscu najbardziej pożądanych, najmocniejszych, jeśli można tak powiedzieć, paszportów na świecie są Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Singapur i Hiszpania, bo z tymi paszportami, mając ten paszport, można odwiedzić bez wizy aż 194 inne państwa. Zastanawiacie się pewnie teraz, dlaczego o tym mówię. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak ważne w naszym tutaj życiu, tutaj na ziemi, w tym porządku, w którym się obracamy, jest to, skąd pochodzimy, czyimi obywatelami, jakiego państwa obywatelami jesteśmy, o kim możemy powiedzieć, czy kto o nas może powiedzieć, że jesteśmy domownikami. W dzisiejszym słowie Bóg zabiera nas z tego, co doczesne, z tych naszych teraźniejszych pragnień tu i teraz, dotyczących tego, byśmy mieli paszport, który coś znaczy. Zabiera nas w sferę o wiele istotniejszą i ważniejszą, bo zabiera nas do wieczności i mówi nam, trochę posługując się podobnym porównaniem, podobieństwem, że wszyscy ci, którzy wierzą w Chrystusa, wszyscy ci, którzy mają Boga w swoim sercu, nie są już obcymi i nigdy nie będą. Ale są współobywatelami świętych, współobywatelami Boga i Jego domownikami. Jak potężne są te słowa. Jak mocne, jak bardzo dowartościowują człowieka, jak wielką obietnicą
jak wielkim zapewnieniem, jak wspaniałą wiadomością są właśnie te słowa. Bo co to oznacza? Być współobywatelem nieba, być domownikiem Boga. To znaczy być bliskim, być swoim, to znaczy być u siebie, to znaczy być częścią wspólnoty, rodziny. To jest niesamowite. Bóg zwraca się do nas poprzez swoje słowo, poprzez autora listu do Efezjan, który zapewnia nas o tym, że jesteśmy już nie kimś przypadkowym, kimś obcym, kimś, kto musi wykupywać wizy, starać się o to, by być przyjętym. Jesteśmy współobywatelami i domownikami. To czytam w Bożym Słowie, w liście do Efezjan. Kochani, życzę wam dzisiaj radości. Radości z tego paszportu, który Bóg poprzez Jezusa Chrystusa wkłada w nasze ręce, i ten paszport przewyższa wszystko, co jest naszym pragnieniem, co mamy tutaj i teraz. Przewyższa nasze obawy, lęki, nasze radości, smutki. Przewyższa nasze sukcesy i porażki. Jesteśmy współobywatelami nieba i domownikami Boga. Niech to będzie źródłem pocieszenia i radości dla nas wszystkich, ale też motywacją do działania tu i teraz. Amen.